Rolnik szuka żony, Bogusia i Krzysztof już po ślubie. Są zdjęcia z wesela. Dołącz do nas, Bogusia i Krzysztof, Bohaterowie 8. Edycji Rolnik szuka żony, są już małżeństwem. Najpierw zaręczyli się po zaledwie 5 dniach znajomości, a teraz stanęli przed ołtarzem. Zwykle staramy się Wam nie zdradzać zakończenia żadnej z opowiadanych przez nas historii. Ale czasem szczęściem po prostu trzeba się podzielić emotikon uśmiech z przymrużeniem oka. Dziś tak powiedzieli sobie Bogusia i Krzysztof. Gratulacje PS, więcej opowiemy Wam w świątecznym odcinku Rolnika, czytamy na oficjalnym instagramowym koncie programu Rolnik Szuka Żony. Fotografię ze ślubu pary zamieściła także na Instagramie prowadząca program Marta Manowska. Jeżeli od połowy tańczysz w butach zamiennych panny młodej, to znaczy, że jest bliskość. Swatka. Rolnik szuka żony 8, Bogusia i Krzysztof już po ślubie. Tempo tego związku zaskoczyło chyba wszystkich. W 9 odcinku show, po 5 dniach znajomości, Krzysztof oświadczył się Bogusławie i został przyjęty. Każdą zresztą chwilę spędzał z Bogusią. Naprawdę niesamowicie się to potoczyło. Byłam przygotowana na wszystko, brałam pod uwagę, że będę odrzucona. Może jakbym nigdy nie miała styczności z gospodarstwem, to miałabym gorzej, ale ja się tu odnajduję. Mówiła Bogusława. Cieszyła się, że nie wraca do domu na prośbę rolnika. Ten z kolei nie krył podekscytowania, jest cudownie, jest naprawdę pięknie, mówił przed kamerami. Oświadczyny odbyły się na Pomoście. Zakochani powitali Martę Manowską, a Krzysztof otwarcie wyznał, że ma dziewczynę oraz że kupił pierścionek. Gdy zapytał Bogusławę, czy za niego wyjdzie, usłyszał odpowiedź twierdzącą. Najszybsze narzeczeństwo ever. Krzyknęła zaskoczona prowadząca. Dziś Bogusia i Krzysztof są już małżeństwem. Zobacz też, nagły zwrot akcji w Rolniku. Widzowie zaskoczeni, nowa mutacja wirusa rozprzestrzenia się po Europie. Jakie właściwości ma kurkuma?